Witam Was w nowy dzień. Pokażę Wam dzisiaj skutki pożaru, przez który byliśmy gotowi do ewakuacji. Już chyba wszystkie kanały o tematyce australijskiej zrobiły odcinek o pożarach w Australii, więc i my dołączymy do tego pociągu. I ważne jest, żebyście zrozumieli, o co chodzi w tych pożarach, bo są pewne różnice kulturowe pomiędzy Australią i Polską w tym, jak postrzega się pożary. Jak słyszy się o pożarze w Polsce, to kojarzy się to jednoznacznie z czymś negatywnym i z czymś, co jest niechciane i stało się przez przypadek i musi być szybko usunięte. W Australii jest trochę inaczej. Te pożary buszów, czyli niskiej roślinności i traw, są czymś, co w Australii dzieje się naturalnie od tysięcy lat. Ekosystem tutejszy polega na tych pożarach i dzięki nim może się odradzać. Natura jest na to gotowa. Te pożary nie są tutaj niczym nadzwyczajnym. To fakt, że w tym roku pożary są dużo większe niż były w latach poprzednich. To może najpierw pojadę tam i pokażę Wam te skutki tego pożaru, które miały miejsce, przez który się musieliśmy ewakuować, a potem opowiem Wam ciąg dalszy tego, jak tutaj wygląda to reagowanie i jak wyglądają skutki ogólnie w internecie tych pożarów, które się teraz dzieją. Za mną możecie zobaczyć skutki tego pożaru, który spowodował, że byliśmy gotowi do ewakuacji. Jest to taki lasek, który jest jakieś 2 minuty od nas. Tutaj widzicie mapkę. Ta przestrzeń, na której on się palił, to jest tak z 0,5 kilometra pewnie, a w głąb nie wiem jak daleko. No i jak widzicie, może nie widzicie aż tak dobrze, ale podjadę bliżej i Wam jeszcze pokażę, że ta trawa, która tam jest, już zaczęła się odradzać. Praktycznie drzewa wyglądają na częściowo brązowe, a częściowo zielone. I jak zobaczyliśmy to powiadomienie, że powinniśmy się przygotować do ewentualnej ewakuacji, to oczywiście się przestraszyliśmy i Krzysztof nas spakował. I tutaj widzicie zdjęcie naszego całego dobytku spakowanego. I no, jakby lokalni ludzie, którzy mieszkali obok nas, nie byli aż tak przerażeni jak my, ale my nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. I jak napisaliśmy do naszego landlorda, czyli do Maćka, u którego teraz mieszkamy, że czy mamy coś spakować, bo go akurat nie było w domu, w razie gdybyśmy musieli uciekać, to on ironicznie tylko napisał, że no spakujcie mi moją szczoteczkę do zębów, bo między nami a tym laskiem jest jeszcze dużo innych domów. Jest też szkoła po drodze i no wiele, wiele, wiele wartościowych budynków. I podobno no strażacy nie pozwoliliby choćby nie wiem co, żeby ten ogień się rozprzestrzenił dalej. Ale zobaczcie, to jest trochę straszne, bo tutaj był ten pożar, a zaraz za ulicą są domy. I tam z tamtej strony tak samo. Pożar był po jednej stronie ulicy, po drugiej stronie ulicy były już domy. No to wystarczyłoby, żeby iskrę zdmuchnęło i nieszczęście gotowe. Teraz jesteśmy w środku tego spalonego lasku. Jak widzicie, ziemia jest trochę mokra, bo przed chwilą padało. Częściowo już się zazieleniła w niektórych miejscach i większość tego pożaru objęła te niższe partie lasu, czyli ten tak zwany busz. Te drzewa są czarne do jakiejś tam wysokości, ale widać, że korony wcale nie są spalone. Że może z 2 metry sięgnął ten pożar i tyle. Na tym polega bush fire, że palą się te dolne części lasu. I przyczyny tych pożarów są różne. Czasami jest to suchy piorun, czyli piorun, który uderza i zapala bardzo suchą ściółkę. Czasami no po prostu z tego powodu, że jest gorąco, ogień się zaprusza naturalnie. Czasami niestety są to podpalenia. I to jest strasznie głupie, ale niektórzy tak zwani gówniarze mają radochę z tego, że się będzie łatwo paliło wszystko i podpalają takie przestrzenie. Inni specjaliści i rzetelni, tacy reporterzy, to mi koleżanka Marta przysłała z Polski
taki ciekawy artykuł, widzą inne powody, które mogą być przyczyną tych pożarów w Australii. No nie wiem, może. Ale w każdym razie wygląda to tak. Także nasze przygotowanie do ewakuacji nie było konieczne. Znaczy dobrze, że to zrobiliśmy, bo w razie co bylibyśmy gotowi, ale jedynym skutkiem, który rzeczywiście odczuliśmy, była jakość powietrza. Po prostu pachniało tak, jakby ktoś robił ognisko. Pachniało tak i pachnie nadal. Nawet teraz czuję ten zapach. On się niesie przez wiele, wiele kilometrów. Pewnego dnia, jak pojechałam do Brisbane na zajęcia, to nawet w centrum miasta, pomiędzy tymi wieżowcami, była taka mgła, tak szaro było, tak jakby takie wielkie zadymienie. Więc jakość powietrza jest poniżej norm takich zalecanych dla człowieka i to jest taki realny wpływ na zdrowie, ale na życie to raczej nie. Witam z powrotem, teraz pokażę Wam na komputerze różne rzeczy związane z pożarami. Ciekawostką jest to, że jak otwieram nową kartę w Google Chrome, to na dole pojawia mi się taki przycisk, żeby dostać powiadomienia, żeby dostać update na temat pożarów. I jak to kliknę, to widzę różne wiadomości związane z bushfires w Australii. I fajną rzeczą jest to, że Google ma taką mapkę Crisis Map, czyli mapkę z kryzysami i ona pokazuje to, co się dzieje w Australii. No tutaj akurat jest ustawiony filtr na to, żeby pokazywało to, co jest związane z pożarami w Australii. I każdy stan ma swój system, bo Australia jest bardzo wielka, więc każdy stan ma jakby swój sposób radzenia sobie z tym, swój program i swój system alarmowy, więc dlatego te ikonki wyglądają różnie, bo to są różne systemy. My jesteśmy w Queensland i jak widzicie, to tutaj się tak zbyt wiele nie dzieje obecnie. Więcej się działo w listopadzie, na przykład wtedy, jak był ten pożar, co my przed nim byliśmy spakowani do ucieczki. My mieszkamy gdzieś, tu jest Brisbane, tu jest Ipswich, no to gdzieś tak mniej więcej, o Redbank, no to my tu mieszkamy. No i jak widać, daleko od nas nic nie ma. Najbliższe, co się dzieje, to jest na Gold Coast, to jest jakieś 100 km od nas, ale to już jest w następnym stanie. Ale w samym Queensland tutaj jest jakaś ikonka i co to na przykład znaczy? Tutaj jest jakiś ogień traw, to nawet nie jest ogień buszu. Zero pojazdów, czyli zero wozów straży pożarnej na miejscu i zero pojazdów jedzie na to miejsce, czyli w sumie jest wszystko pod kontrolą. Co jest dalej? Tutaj też są takie czyli tylko informacje. Znowu tylko pożar i jakiś tam traw. Tu jest jakiś ogieniek. I ten ogieniek, co on znaczy? Że jest bushfire. O 12:20 Tuesday, a dzisiaj jest środa, czyli to jest powiadomienie z wczoraj. I też w ogóle nie ma tam wozów straży pożarnej, czyli w sumie nie ma aż takiego zagrożenia, żeby musieli to gasić. I raczej wszystko jest pod kontrolą, tylko jest napisane, że pobliskie lokacje będzie wpływ dymu na jakość powietrza. No ale dlatego mówię, że u nas jakby nie jest źle. Tutaj, jak widać, nic się nie dzieje takiego strasznego. Tylko jak już zejdziemy niżej, czyli jak zejdziemy tutaj do Nowej Południowej Walii, czyli do tego stanu, gdzie jest Sydney, no to tutaj widzimy, że tutaj jest jazda i tutaj się dzieje dużo. I no zobaczmy na przykład, Sydney jest tu. I jak widzicie, to jakby w obrębie tego miasta, to no nie, raczej nie ma się prawa nic stać, bo na pewno tam, gdzie są duże skupiska ludzi, tam nie dopuszczą tego ognia, chociażby nie wiem co. Dlatego to, co się najwięcej pali, to są jakieś parki narodowe, lasy, jakieś górzyste tereny. I tutaj dajmy ten park narodowy, co tu jest napisane. Alert level advice. To jest ten sam alert, który my mieliśmy, jak tutaj się obok nas paliło. To znaczy, że obecnie nic się takiego nie ma, ludzie nie są zagrożeni, ale trzeba patrzeć na to i
ewentualnie być gotowym w razie czego, bo to może się zmienić i zaraz może być więcej ludzi pod wpływem tego ognia, ale obecnie na razie ludzkie życie nie jest zagrożone. I jest tutaj napisany status under control, czyli że ten ogień na razie nie będzie się przemieszczał, na razie mają go pod kontrolą. Ale zobaczcie w ogóle, jakie to jest ogromne. Powierzchnia tego, co teraz mam kliknięte, to jest 512 tysięcy hektarów. Tutaj następny park narodowy się pali, tutaj następny. Tutaj patriotyczny element, Park Narodowy Kościuszko, też się pali. Co tu jest napisane? Being controlled, czyli starają się go kontrolować, ale nie jest zupełnie pod kontrolą. I to jest najstraszniejsze. Jak jest jakiś pożar i ma napisane, na przykład tak jak tutaj, out of control, czyli że oni jeszcze na razie nie mają go nawet pod kontrolą i on sobie tutaj się pali, praktycznie straszne to jest. No i tak samo w każdy inny stan. To jest stan Victoria i te systemy powiadamiające. No czyli dzieje się tutaj nieźle, nie? Dużo się dzieje. Dużo jest pożarów, nawet jakiś pożar w ogóle blisko Melbourne. Safe. No dobra. I small, czyli mały. Ale to powiadomienie jest dzisiaj o 12:50, a teraz jest 13:30, czyli oni to bardzo często odświeżają te dane pół godziny temu. Także wszyscy, nawet na całym świecie, nawet jak jesteście w Polsce, to możecie wiedzieć, że jest tutaj ten pożar. My w Polsce nie mamy takich systemów, bo nie jest to potrzebne. A tutaj jak widzicie, to nie ma takiej opcji, żeby ktoś to przegapił i żeby ten pożar kogoś mógł zaskoczyć. Największym problemem to nie jest tutaj to, że ludzkie życie jest zagrożone, bo to prawda, że zdarzają się wypadki śmiertelne związane z tymi pożarami, ale w pożarach zginęło przez ostatnie 200 lat, czyli jak śledzą te statystyki, mniej niż 1000 ludzi w całej Australii zginęło w tych pożarach, bushfires. Natomiast jeżeli można by to porównać do realiów w Polsce, to w Polsce na drogach w pierwszej połowie 2019 roku zginęło więcej ludzi niż przez ostatnie 200 lat w Australii z powodu pożarów. Więc to nie jest to ten najważniejszy aspekt tych pożarów, z powodu którego teraz jest nam smutno i się boimy, że są pożary. Jest nam smutno i boimy się, że są pożary z tego powodu, jakie one są rozległe i kto jest wtedy największym poszkodowanym. Największym poszkodowanym są zwierzęta, które nie mają gdzie uciec i które nawet jeżeli teraz przeżyją te pożary, to nie będą miały domów, do których będą mogły wrócić przez to, że lasy są spalone. I zobaczcie, na przykład ten pożar, który teraz tu się dzieje, to jest 500 tysięcy hektarów, tutaj jest 170 tysięcy hektarów, tutaj jest 160 tysięcy hektarów. No myślę, że całe to będzie prawie milion hektarów albo trochę mniej. I problem jest taki, że... Mogę posłuchać? No, możesz. I problem jest taki... Cześć Krzysztof. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W ogóle Krzysztof, jaką ty masz sukcesową serię teraz. Wszyscy cię chwalą, masz najwięcej wyświetleń na naszym kanale. No. To jest niesamowite, nie? Najwięcej ma filmik z Szuchowa. A no tak. No dobra, wracając do tematu. Chcesz wiatrak? Nie, bo będzie mi hałasował. Zawsze coś hałasuje na filmiku. Zwłaszcza ty. Dobra, już no, nie przeszkadzaj. No już nie przeszkadzaj. To, że tutaj jest tyle tysięcy hektarów, to można porównać do tych spalonych hektarów w zeszłym roku w amazońskiej puszczy. Chociaż wiadomo, puszcza to produkuje więcej tlenu i jest bardziej wartościowa dla ziemi. Tylko że chodzi mi o powierzchnię, że spalona powierzchnia tych lasów to jest niecały milion hektarów, a taka powierzchnia to jest tutaj, ten wycinek, który wcale nie jest jakby wszystkim, nie? Bo pali się znacznie więcej. Więc chodzi mi o to, że jak się spaliły ta puszcza amazońska w zeszłym roku, to do atmosfery zostało wypuszczone tyle dwutlenku węgla, jakby wypuściło 30 milionów chyba samochodów przez rok. Więc to jest największy problem, że wypuszczanie dwutlenku węgla do atmosfery plus usuwanie drzew, które produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla,
to jest problem, bo to, że to się pali w Australii, to może nie dotyczy Polaków, w sensie wam się do mnie spali, tylko że ten dwutlenek węgla, który będzie wypuszczony do atmosfery, to już ma realny wpływ na cały świat, a nie tylko na nas, na Australię. Więc niektórzy ludzie mówią, że a co my się tam będziemy przejmować Australią? No właśnie dlatego może trzeba by się tym przejmować i trzeba by tych strażaków wysyłać albo im dawać jakiś hajs, żeby pracowali, bo jak oni tego nie ogarną, to cała ziemia będzie przez to stratna. No i na przykład takie coś, jak widzicie w mediach i sobie myślicie, o kurde, ale się Australia pali. No to to nie jest tak, nie? To tak nie wygląda, to nie jest widok z kosmosu, to jest tylko jakaś szalona wizja jakiegoś grafika komputerowego. Bo na przykład tutaj w Australii nie ma za bardzo co się palić, więc to co tutaj jest, to ja nie wiem co tutaj się pali, chyba pustynia. Ale fajnie, że takie grafiki są, bo wtedy ludzie są bardziej świadomi i może to ich zainspiruje, żeby wesprzeć ten dobry cel gaszenia tych pożarów. No ale to nie jest prawda, to jest przekłamane. I tak jak już mówiłam dzisiaj Krzysztofowi, że no wiecie jak działają dzisiejsze media. Że jak szef w firmie powie, ej słuchajcie, musimy napisać super artykuł taki, żeby dużo ludzi klikało. No to nikt nie napisze, że pożary w Australii, które są zwyczajne i dzieją się od tysięcy lat, w tym roku przybrały bardziej poważną formę i więcej się pali niż zwykle. To lepiej się opłaca dać taką grafikę i powiedzieć, że pali się cała Australia, że zajęły się, no wszystko się zajęło, pustynia się zajęła, ocean się pali, w ogóle wszystkie okoliczne wyspy i pozostałe kontynenty zajmują się ogniem i jeszcze 4 sąsiednie galaktyki są w ogniu, niż po prostu napisać prawdę. Ale nie wierzcie we wszystko, co jest w mediach. To chyba jest oczywiste. Ale ogólnie bardzo mi się podoba to, jak wszyscy są zjednoczeni, żeby ten problem rozwiązać. I nawet jak idziecie do McDonalda i macie tą taką tablicę do zamawiania i klikacie, że chcecie kupić sobie hamburgera za $1.50, tak jak ja to robię, to obok tego kliknięcia na hamburgera za $1.50 możecie wybrać drugą opcję, żeby dodać $5 dla australijskich tych strażaków. I wiele innych firm, jak jest taki odpowiednik Ubera, znaczy Uber też jest w Australii, ale jest inna firma, Ola, to dostałam maila od nich, że jeżeli w ten weekend będziesz jechał z naszą firmą, samochodem, to cały nasz dochód my przekazujemy na tych strażaków. I ogólnie jest mobilizacja na maksa wielka i takie chwile pokazują, że naprawdę ludzkość potrafi się zjednoczyć w dobrej sprawie. No, dlatego na pewno nie musicie się o nas martwić. Tak jak mówiłam, największe straty to będą straty domów, które są gdzieś tam, ludzie mają swoje posesje w lasach, straty samych jakby lasów i mieszkańców lasów, czyli zwierząt. Widziałam taki straszny filmik, którego nie chcę załączać tutaj, bo jest zbyt drastyczny, że to chyba było na Kangaroo Island. Po prostu był płot spalony, a przed tym płotem leżało pełno martwych zwierząt, bo one chciały uciec przed pożarem, ale płot jakby je zatrzymał. I to był straszny widok. No, więc to też warto by pomyśleć o tych ludziach, o tych stworzeniach, które same się nie mogą obronić. Kiedy to się odrodzi? Nie wiem. Dla nas to jest taka pierwsza sytuacja, jak tu jesteśmy, więc w sumie trudno powiedzieć nam, czy to jest bardzo poważne, czy nie. No bo tak jak mówiłam, te pożary tutaj to jest coś, co się dzieje rok do roku, ale te widoki są bardzo smutne. Mam nadzieję, że ta roślinność się podniesie z tego.